Karta jest dokładnie 11:20, więc myślę, że możemy zaczynać sympozjum specjalne na temat śmierci. Ja nazywam się Grzegorz Ziemiński, jestem pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego Instytutu Filozofii. Mnie przypadł w udziale zaszczyt prowadzenia tego sympozjum. Na początek chciałbym podziękować organizatorom wyjazdu, że w ogóle takie sympozjum w programie umieścili, co dla mnie jest szczególnie przyjemne, ponieważ ja od lat, zajmując się jakąś środowiskową problematyką śmierci, nieustannie muszę moich kolegów, nie mówiąc już o szefach, przekonywać, że jest w ogóle filozoficzny problem śmierci. Mam nadzieję, że jest i że to sympozjum nas o tym przekona i że nie będziemy mówili, że jest problem filozoficzny śmierci tylko dlatego, że jest sympozjum filozofia śmierci, ale że sympozjum jest dlatego, że jest faktycznie filozoficzny problem śmierci. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować tutaj trojgu Państwu profesorów, panu profesorowi Jackowi Chochówce, siostrze profesor Barbarze Kerowicz i panu profesorowi Dariuszowi Łukasiewiczowi, że przyjęli moje zaproszenie do tego, żeby wygłosić w ramach tego sympozjum wykład na temat śmierci i myślę, że przekonają nas dobitnie i w czasie wykładu, i w czasie dyskusji, że ten problem śmierci rzeczywiście w filozofii jest i jest istotny. Również dziękuję tym, którzy zgłosili się do tego sympozjum i których abstrakty zostały zaakceptowane i będą mieli swoje wystąpienia w części drugiej już po obiedniej, tak to nazwijmy. Ja zostałem jakoś zobligowany do tego, żeby zrobić krótkie wprowadzenie do tego sympozjum. Proszę się nie obawiać, ponieważ ja sam będę rygorystycznie przestrzegał czasu referatu i dyskusji, więc też na pewno czasu tych 10 minut nie przekroczę. Chciałbym tylko dosłownie dwie uwagi powiedzieć a propos tego, jak ja bym ewentualnie ten problem filozofii śmierci rozumiał. Wszyscy znamy tą tradycję filozofii jako meditatio mortis, czyli medytacji o śmierci, czy raczej ćwiczenia w umieraniu, która oczywiście ma wielką tradycję filozofii europejskiej, nie tylko europejskiej, chociaż jest różnie interpretowana w zależności od tego, jak definiujemy śmierć. No, jeśli jest ona przejściem do innego życia, bo jeśli jeszcze kończy się, być może wiąże się z jakimś sądem ostatecznym, który rozstrzyga o sprawach eschatologicznych, no to wtedy oczywiście to przygotowanie do śmierci musi wyglądać inaczej niż wtedy, kiedy rozumiemy ją jako już ostatni akt życia, czy jako kres życia, bo wtedy również to przygotowanie do śmierci wygląda inaczej. Ja może pozwolę sobie taką uwagę, trochę takie wyznanie poczynić, że mnie ten akurat model sprawiania filozofii jako medytacją mortis nie bardzo przekonuje. Bardziej wolałbym, ale to na razie chyba w sferze trochę pomysłów pozostaje, widzieć odwrotną zależność. Nie tyle, co filozofia może pomóc człowiekowi w obliczu śmierci, ale być może w jakiś sposób sama śmierć, to doświadczenie śmierci mogłoby wpłynąć na stawianie, czy być może rozstrzyganie pewnych problemów filozoficznych. Jeśli byśmy tutaj zdecydowali jeszcze wczorajszego profesora Stróżewskiego, który mówił, że przeświadczenia są zawsze moimi przeświadczeniami, można by być może powiedzieć, że śmierć jest zawsze moją śmiercią, a to może być może by sugerowało jakiś nowy aspekt spojrzenia, czy może nie nowy, ale może inny nieco na problem na przykład idealizmu i realizmu, relacji między świadomością a światem, czy też mogłoby konstruować jakoś pojęcie podmiotowości czy indywidualności, bo być może śmierć byłaby tym, co w jakiś sposób nas radykalnie indywidualizuje. Nie wiem, czy tak jest, ale być może taki pomysł w jakiejś filozofii można byłoby zrealizować. Współcześnie mam tego świadomość, raczej nie tę epistemologiczną czy metafizyczną problematykę filozofowie podejmują, ale raczej etyczną. Czasami to jest nawet tak, to tutaj pan profesor Kołówka, który często występuje w telewizji, chyba o tym wie, czasami filozof jest nawet traktowany jako taki ekspert od umierania. 1 listopada czy Świąt Wielkanocy jest zapraszany do telewizji albo przy innych okazjach, może częściej nawet, żeby jakiś fachowy głos w tej sprawie zabrać. Inni Państwo, którzy również w mediach występują, to pewnie z tego typu pytaniami dziennikarskimi czasami się spotykają. To oczywiście sytuuje nas w jakiejś problematyce moralnej i myślę, że pokazuje, że problem śmierci jest znaczącym problemem. Ale być może to też jest jakaś uzurpacja tylko filozofów, że śmierć ma jakieś znaczenie. Być może znany nam wszystkim radca Beres z Czarodziejskiej Góry miał zdrowsze, jeśli tak można powiedzieć, podejście do umierania, kiedy jednego z tych chorych na gruźlicę ludzi, który jakoś opierał się w stanach agonalnych, po prostu ponaglił, mówiąc, nie stawiaj się człowieku, kończ szybko. Co by wskazywało, że w umieraniu
Nie ma żadnej tajemnicy, może jest tylko proces biologiczny, który bynajmniej jakiegoś wielkiego znaczenia dla naszej godności czy dla sensu naszego życia nie ma. Nie śmiałbym tutaj oczywiście takiej tezy stawiać, ale być może od tej strony również na tę problematykę można byłoby spojrzeć. Jeśli Państwo popatrzą na program tego sympozjum i na tytuły referatów, to widzą Państwo, że dominuje tutaj problematyka, jak rozumiem, problematyka moralna i chyba w tej ostatecznie będziemy się jakoś trzymać. Proponowałbym, tak uzgadniałem tutaj z Państwem wykładowcami, że referat, wykład będzie trwał 30 minut, potem jest 10 minut na dyskusję i prosiłbym w związku z tym, żebyśmy tego rygoru czasowego jakoś przestrzegali, żeby nam przerwa obiadowa również nie umknęła.